Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj szybki przepis na mięso z bardzo chrupiącą skórką. Boczek, w zasadzie rolada z boczku, upieczona w taki sposób, żeby było bardzo, bardzo chrupiące na zewnątrz i rewelacyjnie pyszne. Nadziałam go czosnkiem niedźwiedzim. Oczywiście możecie dowolnych ziół użyć, ale teraz jest na niego akurat sezon. Bardzo proste i pyszne mięso. Idealne na każdą okazję. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Najpierw boczek. Mam bardzo ładny, chudy. Będę go zawijać. W tą stronę, w którą będę zawijać, nacinam. Tak do połowy szerokości. Żeby przyprawy doszły głębiej, a w zwijaniu później to w niczym nie przeszkadza. Teraz mogę przyprawić porządnie grubo zmieloną solą i pieprzem. Z obu stron. Dokładnie, tak żeby też weszło w szczeliny. Z drugiej strony tak samo. Tak przyprawiony boczek zwijam w roladę, nie jakoś dokładnie. Zawijam w folię spożywczą i wstawiam na kilka godzin do lodówki, najlepiej na całą dobę. Boczek postał całą noc w lodówce, jeszcze pół dnia. Fajnie przeszedł już na pewno smakiem soli. Możemy go dzisiaj upiec. Wyjęłam go już z lodówki około godziny temu, żeby nabrał temperatury pokojowej, żeby nie był już zimny prosto z lodówki. No i oczywiście mam czosnek niedźwiedzi. Jeśli nie macie czosnku niedźwiedziego, możecie użyć na przykład suszone zioła, możecie użyć koperek, natkę pietruszki, oregano, rozmaryn. Zioła, jakie lubicie i jakie macie akurat w ogródku. Teraz jest najlepszy czas na właśnie czosnek niedźwiedzi, bo jest go bardzo dużo i jest młody i teraz najlepszy. Więc taki czosnek sobie siekam. Nie jakoś super drobno. Chcę, żeby było go dalej widać w moim boczku. Przekładam razem z łodyżkami, one też mają dużo smaku. Dodaję odrobinę soli i oleju, też nie za dużo, około 2 łyżki, tak żeby mi się przyczepił do naszego boczku. Boczek rozwijamy z folii. Rozkładamy cały czosnek niedźwiedzi na boczek, żeby powchodził we wszystkie szczeliny. Boczek ponownie zawijamy, jak najciaśniej. Musimy go teraz zasznurować. Możecie wstawić go w siatkę lub związać w kilku miejscach, jak najmocniej. Na rozgrzaną patelnię daję odrobinę oleju i będę kładła mój boczek. Obsmażam na bardzo dużym ogniu, krótko, z każdej strony. Boczek już się zaczyna rumienić. Jest gotowy, przekładamy go do piekarnika, ale najpierw na spód szaroodporne naczynie, do którego wleję odrobinę wody, żeby tłuszcz, który będzie na niego ściekał,
nie przypalał się. Teraz na kratkę układam boczek bezpośrednio nad naczyniem i będę piekła w piekarniku rozgrzanym do 220 stopni przez godzinę. Następnie zmniejszę temperaturę do 180 i będę piekła jeszcze 1,5 godziny. Obrócę sobie odrobinę, żeby mi się przerumienił równo. Po tym czasie boczek jest już gotowy. Pięknie przerumieniony. Możecie jeść go od razu na ciepło lub poczekać, aż przestygnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakował. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Tam znajdziecie dużo ciekawych pomysłów na mięsa i nie tylko. Do usłyszenia!